Wszyscy korzystamy z sieci WWW i spędzamy w niej coraz więcej naszego czasu. Bez sieci nie moglibyśmy wyszukiwać informacji, ale nie byłoby to zdalnych zakupów, zdalnego dostępu do bankowości, zdalnej pracy, opieki zdrowotnej, ani szkoły. Często zapominamy jednak, że sieć to sztuczne środowisko stworzone przez człowieka, którym potrzebne są specjalne umiejętności. Oczekujemy od naszych dzieci, że będą cyfrowymi tubylcami. Czy jednak szkoła przygotuje je do tego? Jeśli nie, możemy tylko zrobić to sami. W tym może pomóc moja książka, Tajemnice sieci. Nie wystarczy umieć wyszukiwać. Trzeba także umieć ocenić wiarygodność znalezionych informacji, na czym można się napaść na fake newsa. Czy dzieci mają być tylko konsumentami? W sieci mogą być autorami tekstów, zdjęć lub filmów, które udostępnią swoim znajomym. Mogą do tego wykorzystać media społecznościowe, które mają jednak zarówno dobre, jak i złe strony. Książka Tajemnice sieci pomoże dzieciom radzić sobie w trudnych sytuacjach w mediach społecznościowych, zapobiec manipulacji lub prześladowaniu. Jak opowiedzieć o technologii nie przynudzając? Było to dla mnie spore wyzwanie. Czytając Tajemnice sieci, dzieci śledzą losy bohaterów, Zosi, Kuby i Aleksa, którzy podejmują kolejne technologiczne wyzwania. Poznają także wiele ciekawostek dotyczących technologii WWW. Dzieci mogą też odwiedzić wirtualnego profesora. Jest nim chatbot działający na stronę książki tajemnicesieci.com. Wirtualny profesor jest jednocześnie bohaterem książki, który potrafi odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące technologii WWW. Jak dzieci mają sprawdzić swoje umiejętności? Książce umożliwiają to praktyczne ćwiczenia. Zapraszam do lektury wspólnie z dzieciakami.